Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj chciałem Wam pokazać zarąbisty filmik, na który wpadłem oglądając YouTube'a i zobaczycie, o co mi chodzi. Ja się przełączę na Firefoxa. Najpierw pokażę Wam filmik, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Firefox. Jest, jest już. Patrzcie się na to. To jest PS4. No Power and HDMI Header Damage. I zobaczcie, jak tu gościu pięknie odkrywa te ścieżki, nie drapiąc żadnym nożykiem, tylko po prostu używając takiego pędzelka z włókna szklanego. Tak to się nazywa po polsku, żeby to znaleźć. I zobaczcie, jak on tutaj to pięknie, te ścieżki, no przepięknie po prostu. Jak ja to zobaczyłem, to pomyślałem sobie, że od razu muszę mieć ten pędzelek, bo to znaczy wtedy jeszcze nie wiedziałem dokładnie, że to jest pędzelek, ale powiedziałem sobie, że muszę coś takiego skombinować, bo to jest coś pięknego. Zobaczcie, jak to pięknie odkrywa ścieżki. Genialne. I to nie tylko tym można sobie tak fajnie odkrywać ścieżki, można tym nawet układy jakoś, nie wiem, czyścić. No, podejrzewam, że zastosowań będzie troszeczkę więcej niż tylko to, co na tym filmiku. Ok. Jak zobaczyliście, działa to przepięknie. Ja się teraz przełączę na GoTronica, gdzie zakupiłem sobie. Tu zresztą mam swój koszyk, do którego dodawałem. Są dwie wersje były tego pędzelka. Jeden za 28, drugi za 35. I powiem Wam tak, ja kupiłem ten za 28. Dlaczego? Będąc w GoTroniku, poprosiłem panią, żeby mi przyniosła tego za 28 i za tego za 35 zł. Nie różnią się niczym. Wiecie, czym tylko się różnią? Producentem. Ten producent sobie każe płacić za swój produkt 35 zł. A ten producent 28. Oczywiście wybrałem sobie tą czerwoną wersję. Zaraz Wam pokażę na kamerce, jak to wygląda. Jeszcze Wam coś pokażę, bo tu są takie wkłady do pędzelka. Zobaczymy sobie. One kosztują 6,30 zł. Niestety chciałem kupić sobie taki wkład, ale jak z tego co widzę, to właśnie jest bardzo długie, także powinno to starczyć mi na bardzo, bardzo długo, bo też nie będę tego używał nie wiadomo jak często. Dostępność, niestety nie mieli tego na magazynie. Także to jest wersja za 28 zł. Tu jest opis na GoTroniku, fajnie to pokazane. Pędzelek Ecobra z włosiem z włókna szklanego 4 mm. Typ narzędzia, szczotka z włosiem z włókna szklanego. Materiał wkładu włókno szklane. Zastosowanie do sprzętu lutowniczego, czyszczenie precyzyjnych elementów. Ścieżek drukowanych, miejsc łączeń, styków itp. No, to będzie na pewno bardzo dobrze czyściło jakieś tam końcówki różnych układów na przykład. Tutaj są zdjęcia. Jak to mniej więcej wygląda, tu jest akurat dosyć mocno wysunięte te włosie, jak widzicie. Wiem, że jeden użytkownik też jest zainteresowany zakupem czegoś takiego i od razu już Ci powiem, że jak będziesz oglądał to wideo, polecam. Ja już sobie to przetestowałem na płytce, ja jeszcze zrobię drugą część filmiku o tym pędzelku z włókna szklanego i pokażę pod mikroskopem, jak to pięknie odkrywa ścieżki. Tutaj w tej części pierwszej chcę tylko Wam pokazać, ile to kosztuje, czy jest warte zakupu? Warte, warte. Fajny bajer do takiego kącika swojego elektronicznego i nie tylko. Dobra, ja się teraz przełączę na OBS-ie na kamerkę, żeby Wam to pokazać, jak to wygląda. To jest sprzedawane w takim opakowaniu. Po wyciągnięciu mamy takie coś. Napis. Ecobra 763 Made in Germany. Czyli jak wiemy, Niemcy mają zawsze dobrą jakość. Chciałbym pokazać Wam
Właśnie zastanawiam się, aha, tutaj się odkręca. Żeby wymienić te włókno szklane, ja to w ogóle robię teraz pierwszy raz. Także zobaczymy sobie, jak wygląda te włókno. Nie. Co teraz muszę tutaj na górze? Czy coś się odkręca? Nie. Chyba się wyjmuje na górze. Jeszcze będzie tak, że uszkodzę. Nie, tym chowamy i tym wyciągamy. Podejrzewam, że to się. Tu jest jakaś śrubka chyba. Chwilę muszę zerknąć. Nie widzę, bo to jest otwór taki. Tylko poczekajcie, ja muszę to jakoś zerknąć pod światło. Nie mam czym to zaświecić. Gdzieś mam latarkę. Taką małą, chyba. Jest tutaj. Ja sobie zaświecę tą latarką. O ile mi się włączy. Chyba się nie włączy. No tak. Jak coś potrzebuje, to nie ma. Dobra, nie włączę tego. Chciałbym zobaczyć, szkoda, że nie ma instrukcji, jak wymienić te włókno. Zastanawiam się, jak to zrobić. Okej. Chyba mam. Trzeba tutaj jakoś się. Co tu jest w ogóle? A, tak jak macie w silniczkach od tego. Dobra. I teraz co? Ale to jest sztywno zrobione. Trzeba mocno nacisnąć z tej strony. Powiem wam, że to nie wychodzi tak łatwo. Jest. Mamy. To jest ten cały wkład tutaj. Wygląda to mniej więcej tak. I tutaj mamy. To jest wkręcane. Tak jak w silniczkach krokowych. No tak, w drugą stronę w ogóle. W lewo kręcąc, wkręcam to. Czyli jest lewy gwint, a w prawo kręcąc, wykręcam. Na tej zasadzie to działa. Widzicie? Patrzcie. Kręcę. I tylko tyle. Czyli bardzo proste urządzenie. I teraz, żeby to złożyć, znowu to wkładam. To, żeby wkręcić, wkręcam do końca, już jest wkręcone i teraz zostaje mi tylko wepchnięcie tego, tak żeby to się tutaj zatrzasnęło i teraz aha, muszę założyć tego. OK, i mamy. Kręcimy tym. To nam wychodzi. Także zobaczyliście sobie, jak wygląda wymiana włókna. Odkręcamy tą część. Tutaj też odkręcamy. W zasadzie musimy tutaj kręcić do samego końca, żeby nam to już wyszło i wtedy wyciągamy. Włókno jest długie, także to starczy na sporo czasu. Ja już to przetestowałem na płytce i powiem wam, że jest genialne. Tak jak na tym filmiku. Jeszcze raz sobie zobaczmy filmik. Ja linka umieszczę z tym filmikiem od tej sekundy, czy tam minuty, gdzie on to już pokazywał, jak czyści tym.
To było 30 chyba 2 coś. Tak jest, 32 i od tego momentu wam zamieszczę linka, żebyście mogli sobie zobaczyć na tym filmiku, jak on to pięknie to czyścił. To by było na tyle. Pierwsza część o pędzelku z włókna szklanego. Polecam serdecznie, naprawdę.